W dniu 17 kwietnia bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie Polskiego Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, na którym omówiono działalność zarówno Polskiego Komitetu, jak i działalność Światowej Organizacji. FIL jest organizacją pozarządową. Skupiającą się na rozwiązywaniu problemów mleczarstwa, ale problemów, które są w dużej mierze, które w dużej mierze odnoszą się zarówno do rynku, badań naukowych, jak i standaryzacji. Nie zajmuje się on legislacją prawną dotyczącą funkcjonowania y, rynku mleczarskiego, czy ewentualnie funkcjonowania sektora w poszczególnych krajach. Y, dyskutowano również o wynikach, Zakończonego w ubiegłym roku kolejnego światowego szczytu mleczarskiego, na którym omawiano cały szereg zagadnień w poszczególnych takich grupach zainteresowań, którymi były światowa polityka gospodarcza mleczarska, badania, bezpieczeństwo żywności, standardy, innowacje i tym podobne. Okazuje się, że postęp, jeżeli chodzi o innowacje. Postęp jest tak duży, że być może wkrótce należy spodziewać się pojawienia się na rynku zarówno nowych technologii, jak i nowych produktów. Oczywiście te produkty i technologie, nawet jeżeli się pojawią, będą musiały zostać zaakceptowane, czyli w poszczególnych krajach musi być przeprowadzony proces legislacyjny, aby te produkty i proces zostały przyjęte. A wszystko to odbywa się w ramach takiego ogólnego hasła zrównoważonego rozwoju. To hasło zrównoważonego rozwoju zostało niejako podkreślane w Deklaracji Rotterdamskiej, która mówi, w jakim kierunku ma się rozwijać światowe mleczarstwo, aby, do, aby nie wpływać negatywnie na środowisko. I muszę powiedzieć, że na początku, pod koniec ubiegłego roku ta deklaracja rotterdamska została podpisana przez Polskę. Byliśmy jednym z pierwszych państw, które ją podpisało. Y oczywiście, żeby to była jasna sprawa, podpisują je organizacje mleczarskie z danego kraju i w naszym w kraju podpisały ją Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polska Izba Mleka, y Zrzeszenie Polskich Przetwórców Mleka oraz Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Tak więc przyłączyliśmy się niejako do tego trendu rozwoju zrównoważonego mleczarstwa na świecie. Następnie dyskutowano również. O problemach, które stoją przez polskim leczarstwem, i tu koncentrowano się oczywiście na zagadnieniach nie tylko związanych z innowacjami technologicznymi, ale w dużej mierze również nad stojącymi wyzwaniami przez, stojącymi przed branżą, wynikającym z bardzo trudnej sytuacji na rynku, na światowym rynku mleczarskim, w tym europejskim. I zastanawiano się, jakie są możliwości i drogi wyjścia z obecnego kryzysu.